Dzień dobry, witam was wszystkich, kochani moi. Dzisiaj będę testował napój alkoholowy, coś takiego. Buteleczka 0,4 litra, kapselek firmowy, Lech Easy. Easy drinking, refreshing beer. Łatwe picie, odświeżające piwo. Cóż tu możemy nam przeczytać na coś tam z zakupu i tego. Piwo alkoholowe 4,2%, pasteryzowane. Woda, słód jęczmienny, wyciąg z chmielu, naturalny aromat chmielowy, wartość energetyczna, bla bla bla. No oczywiście ostrzeżenia, przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu. No cóż, cóż tu dodać, no cóż dodać, nic, cóż ująć. Innowacyjna naklejka, butelka niestety niezwrotna. No nie wiem czemu, ale w dobie Zielonego Ładu i tego wszystkiego no te tematy, te wszystkie polityki, te takie tego i ceny prądu w lipcu pójdą w górę. Coś takiego to powinna być kara finansowa. No, sanepidy, proszę państwa. Otwieramy. Bąbelkowanie jest. Dzisiaj mamy takie szkło Metaxa. Szkło firmy Metaxa. Metaxa. Lejemy. No jak widzę, piana obfita. Zabąbelkowało tak ścianki, że aż miło. Piana jest naprawdę ładna. Zapach. No, powiem, że zapachu. Zapach taki, no, ten słód jęczmienny to jest chyba, no nie? No, także nie ma tu żadnych owoców ani takich tego. Po prostu takie piwne, takie. No. Góreczka jest. Taka bym powiedział łajzowata, tak dziwnie wchodzi. Delikatna słodkość. Kwaskowość też taka delikatna jest. No dobre, dobre. Dobre, mógłbym powiedzieć, że to jest taki, no, taki jak coś jak Lech Premium. Tylko ma taki aromat dodatkowy. No, czy polecam to piwo? No, Jezus Maria. Jak chcecie, to kupujcie. 4,2%. Można sobie wypić, jak ktoś lubi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.